jeśli chodzi o stały fragment gry, by dostarczyć piłkę w pole karne. No jednak krótki wariant rozegrania, wrzutka z prawej strony, dosyć głęboka, ale Polaczek stosuje pewny chwyt. Najpierw 1-3 Jastrzębiu, później zwycięstwo z Radunią Stężyca 2-1, porażka z Pogonią Siedlce 2-3, zwycięstwo z Wisłą Puławy 3-1 i ostatnio porażka z Rezerwami UKS-u 0-1. Ale teraz Sandecja wreszcie ma swoją szansę, jednak ta próba zablokowana. No ale wreszcie zanosiło się na coś obiecującego, jeszcze nie koniec, po raz kolejny jednak gospodarze w bloku. Ale Soszyński też często jest egzekutorem stałych fragmentów gry. Dośrodkowanie, ale kolejna nieudana próba i jeszcze, tak powiedziałbym, ma pewnie szansę i co? I gol! Dosyć niespodziewana sytuacja, no ale i tak uniesiona do góry chorągiewka, więc trafienie Furtaka zaliczone nie będzie. No tak, spalony tutaj wyraźny. Zabrakło odbudowania w tej sytuacji Łukasza Furtaka. W piątym metrze, bardzo duża liczba. Kowalski, dośrodkowanie, piłka nieźle podkręcona, będzie okazja do uderzenia z daleka. Ale jednak strzał Sukiennickiego zablokowany. To czyste przedpole spowodowało, iż był blisko. Soszyński, krótkie rozegranie, teraz dopiero piłka do Kowalskiego, ładnie tutaj sobie zawinął na nogę rywala. Urban, dośrodkowanie, niezła centra, brak zdecydowania, Polaczek pewnie jednak piłkę łapie. Trudy tego spotkania. No, powiedziałbym, że na coraz większym ryzyku gra Stal. No i kolejna strata Banacha. Sandecja próbuje szczęścia środkiem. Uderzenie z dystansu, przyblokowany Kwietniewski. Celem jest stworzenie sobie miejsca za ich plecami na połowie rywala, tak jak teraz. No i może wreszcie to będzie ta akcja gospodarzy. Imiela. Imiela poczekał tutaj na kolegę. Urban, dośrodkowanie, niezła piłka w pole karne, szansa dla gospodarzy, nie ma tutaj gola, piłka wybita praktycznie z linii bramkowej, jeszcze strzał z dystansu, rykoszet, jeden, drugi, no i dopiero teraz gwizdek sędziego. Raz jeszcze obejrzymy sobie tę sytuację na spokojnie. Urban, dośrodkowanie, ta piłka no dosyć niespodziewanie przeszła do tej lewej strony, tutaj sytuacja wyjaśniona, jeszcze strzał, tu znów, tak jak powiedziałem, dużo przypadkowości. Jak na ten czas, lepsze wyjście Stali w drugą połowę, są bardziej zdeterminowani, bardziej chcą. Dublowany Pioterczak, szybciutko wznowiona gra od tego rzutu wolnego, Sukiennicki indywidualnie, Sukiennicki uderza! I znowu Sukiennicki, widać, że ten młodzian naprawdę chce. Imiela mięciutko wrzucił i ta piłka obok prawego słupka. O i prosty błąd, jest przechwyt Kamiński. Kamiński, Kamiński ładne tutaj zrobił kółeczko, wystawa, szansa dla Kołbona na uderzenie. 1994 i wówczas na najwyższym szczeblu plasowali się dzisiejsi gospodarze na miejscu 13. Byli również w najlepszej ósemce Pucharu Polski, ale teraz jest szansa na uderzenie, gol! 1-0 w 66. minucie. Zadosiło się, że tutaj w pewnym momencie no, pokona bramkarza gości zawodnik gospodarzy, tym, który wpisuje się na listę strzelców. No i Stal dopiła swego, ale popatrzmy, jak ta akcja się rozwijała. Tu wydawało się, że jest wszystko w porządku. Świetne zachowanie grającego z numerem 24 Urbana, który zauważył ustawionego naprawdę doskonale kolegę na wysokości mniej więcej 18-19 metra. Ten bez zastanowienia kropnął z pierwszej, no i trafił. Jest tutaj asekuracja ze strony Tomasza Kołbona. Raz jeszcze słaby. Dyscyplinowana Stal w fazie obrony. Bo to ma wreszcie jest przyspieszenie, szansa na uderzenie, ale trafienie! Fenomenalne uderzenie na 1-1 w 76 minucie! Proszę bardzo! Jedna sytuacja Sandecji może odmienić losy tego spotkania. W tej sytuacji Radosław Gołębiowski strzelił jesienią, strzelaj na wiosnę. Zaangażowanie kilku zawodników więcej w fazie ataku. No w zasadzie z takiej pozycji uderzenie, no chciałbym to jeszcze raz zobaczyć. No, takie porównanie mi się nasunęło, trochę wręcz taneczne. W takim kankanowym stylu uderzenie. Jak widzimy, obie zmiany dały konkretną wagę. Zawodnicy, którzy wchodzą, strzelają bramki. Ośrodkowanie, no jest uderzenie w światło bramki. Tak na dwa razy Polaczek.
natomiast trzeba go docenić za całą karierę na polskich boiskach. Gołębiowski dośrodkowanie, niezła centra, okazja na dwa, a i tam niewiele brakowało, a Sandecja niespodziewanie by wyszła na prowadzenie. To jest właśnie piękno piłki nożnej w pełnej klasie. Znów trochę przypadkowości, trochę tutaj przepychanek było, co pozytywne. Jeszcze raz Gołębiowski, znów zamieszanie i co, będzie szansa, wybita piłka z okolic słupka. No powiedziałbym, że taka radosna twórczość. Wpisywali się na listę strzelców, tak naprawdę to teraz rezerwowi kreują głównie te wszystkie sytuacje. Potoma, idzie sam Potoma, chyba uderzy, nie, jednak pięknie zauważył kolegę po prawej stronie, podejście pod linię końcową, dośrodkowanie, wybicie. Ale teraz paradoksalnie zaczyna lepiej wyglądać Sandecja. Jeszcze nie koniec, podkręcona mocno piłka. Trener Kasperczyk, Szufryn stoi, trener bramkarzy Paweł Zwoliński. O, teraz strata, może być fatalna, Klisiewicz, musi iść sam Klisiewicz. Nie ma chyba już sił. Płaskie wstrzelenie, zamieszanie, zgranie głową. Och, tutaj musiał uważać Mikołaj Spyłek. No, teraz taki krosik, poprzek nawet pola karnego. Jest Maluga, który tutaj odegrał do Sukiennickiego. Ten sam Sukiennicki, słupek, nie ma gola! Których Stal musi go szukać, dostarczyć mu piłkę. Z jaką łatwością wchodzi sobie na przebój między dwójką obrońców. No i można powiedzieć, toruje sobie otwartą drogę do bramki. Z rzutu rożnego przechwyci tutaj właśnie rzeczony przed chwilką Sukiennicki. I znowu praca nogami, ta lekkość, z jaką on się porusza po boisku, to jest naprawdę godne uwagi. No to co, może znów emocje w drugą stronę, popatrzmy. Idąc drogą tej dedukcji, Kowalski chyba za lekko, ale i tak jest szansa tu dla Stali, co? I gol! I gol na 2-1! 86. minuta! Stadion Stalowej Woli znów eksplodował! Proszę posłuchać! Blisko przełamania Stal. Blisko 3 punktów. Ale zastrzegamy, to jeszcze nie koniec emocji w tym meczu. Z numerem 27 Arkadiusz Ziarko trafia do siatki, a więc kolejny rezerwowy. Ta seria, można powiedzieć, utrzymana.